Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 jest jednym z 16 programów regionalnych, zarządzanych przez samorządy województw. Program składa się z 11 osi priorytetowych obejmujących wiele dziedzin życia społeczno-gospodarczego, w tym 7 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 4 z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łącznie wydamy około 2 miliardy 252 miliony euro, czyli ponad 9 miliardów złotych na rozwój Dolnego Śląska. Głównym celem programu regionalnego dla naszego województwa jest wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska, zapewniający poprawę poziomu życia jego mieszkańców. Środki unijne z programu regionalnego można wykorzystać m.in. na rozwój przedsiębiorstw, termomodernizację budynków, aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprawę warunków nauki dzieci i młodzieży, odnowienie zabytków, ochronę środowiska naturalnego i bioróżnorodności, inwestycje w infrastrukturę społeczną, modernizację dróg czy zakup ekologicznych pociągów i autobusów. Realizacją programu regionalnego poza instytucją zarządzającą zajmują się również instytucje pośredniczące. Aby sprawnie realizować program, Dolny Śląsk został podzielony na obszary zintegrowanych inwestycji terytorialnych, tak zwane ZIT-y, oraz na obszary strategicznej interwencji, czyli OSI. ZIT-y skupiają jedne z największych miast regionu i przylegające do nich gminy, podczas gdy OSI grupują gminy nienależące do żadnego z ZIT. Dzięki takiemu podziałowi każda z tych grup ma dedykowaną pulę pieniędzy na realizowanie swoich potrzeb i celów. Podział środków na poszczególne OSI określany jest przy ogłaszaniu konkursów. Alternatywą dla dotacji są instrumenty finansowe. Wsparcie w postaci instrumentów finansowych ma charakter zwrotny, a pieniądze ze spłaconej pożyczki czy uwolnionego poręczenia mogą zostać ponownie wykorzystane. Dzięki temu możliwa będzie realizacja większej liczby inwestycji. W programie można pozyskać pożyczki, gwarancje i inne formy finansowania zwrotnego w następujących dziedzinach: wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, energetyka, termomodernizacja, inwestycje w odnawialne źródła energii oraz rynek pracy. We wrześniu 2016 roku instytucja zarządzająca przekazała realizację tych zadań Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, a 30 listopada została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę operatora finansowego. Bank zajmie się wyborem pośredników finansowych, których zadaniem będzie stworzenie korzystnych instrumentów finansowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych, chcących założyć własną firmę. Kwota przeznaczona na instrumenty finansowe to około 756 milionów złotych. Na koniec 2016 roku realizacja programu przedstawia się następująco. Do 30 listopada w trybie konkursowym ogłoszono 181 naborów na łączną kwotę ponad 4,7 miliarda złotych. W trybie pozakonkursowym, poza projektami pomocy technicznej, ogłoszono w sumie 20 naborów o wartości ponad miliard złotych. W sumie złożono 3758 wniosków, z czego 1981 wniosków oceniono pozytywnie pod kątem formalnym, a 1268 przeszło pozytywnie ocenę merytoryczną. 932 projekty zostały wybrane do dofinansowania. Ogłaszanie naborów i ocena wniosków jest procesem ciągłym, dlatego znaczna ich część nadal podlega ocenie. Największym zainteresowaniem cieszyły się nabory. Na działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – nabór OSI. Na działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe – na renowację zabytków oraz przebudowę obiektów instytucji kultury i wyposażenie w sprzęt – nabór OSI. Oraz na działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie na szkolenia i kursy dorosłych, chcących podnieść swoje kompetencje. Podsumowując, dotychczas zaangażowaliśmy ponad 60% środków programu. Do dofinansowania wybraliśmy 932 projekty o wartości prawie 3,3 miliarda złotych, z czego unijne dofinansowania to ponad 2 miliardy złotych. Mamy na koncie 529 podpisanych umów. Realizacja naszego programu na tle innych województw przedstawia się następująco. Pod względem liczby ogłoszonych naborów jesteśmy liderem, a pod względem liczby podpisanych umów zajmujemy 3. miejsce.